Rok temu spadła na niego druzgocąca wiadomość. Ostatnie pożegnanie znanego dziennikarza. Miał 51 lat. 24 czerwca 2024 roku przyjaciele, rodzina, współpracownicy, byli i obecni przełożeni, politycy, ludzie świata kultury i organizacji pozarządowych, a także członkowie redakcji Polityki, Polityki Insight i Gazety Wyborczej pożegnali zmarłego po długiej chorobie dziennikarza Łukasza Lipińskiego. Msza odbyła się w warszawskim duszpasterstwie środowisk twórczych na Placu Teatralnym. Zastępca redaktora naczelnego Polityki i szef polityka.pl Łukasz Lipiński zmarł 18 czerwca po długiej i ciężkiej chorobie. Miał zaledwie 51 lat. Lipiński rok temu dowiedział się o ciężkiej chorobie, jednak we wspomnieniu dziennikarza redakcja podkreśliła, że nie poddawał się jej właściwie nigdy. Wzruszające kazanie podczas pożegnania Łukasza Lipińskiego w Warszawie. Ksiądz Andrzej Luter w swoim kazaniu podkreślił niezłomność Lipińskiego, mówiąc, zbliżając się do kresu, nie utracił motywacji, nie dał się ogarnąć asedii. Sam nie dałby tak o sobie mówić, ale to było bohaterstwo. Był widzialnym światłem niewidzialnego Boga. Pierwszy zastępca redaktora naczelnego Polityki, Mariusz Janicki, podkreślił, jak bardzo Lipiński był zaangażowany w swoją pracę. Janicki odczytał również list od redaktora naczelnego Jerzego Baczyńskiego, który napisał: odszedł jeden z najlepszych współczesnych polskich dziennikarzy, znakomity szef, kolega, przyjaciel. Łukasz Lipiński był nie tylko świetnym dziennikarzem, ale również wnikliwym redaktorem. Komentował bieżące wydarzenia na łamach Polityki, innych mediów, stworzył i prowadził podcast Temat Tygodnia. Mimo choroby, Lipiński nigdy nie przestał pracować, podróżować i planować. Żył na 100%, zawsze godząc swoje zainteresowania i pracę z życiem rodzinnym, które było dla niego najważniejsze. Jak podkreśliła jego żona, Margit Kossobucka, dla Łukasza Lipińskiego najważniejsi byli ludzie. Łukasz Lipiński zostanie pochowany w rodzinnym Gdańsku. Łukasz Lipiński zostanie pochowany w Gdańsku, w swoim rodzinnym mieście, w środę 26 czerwca 2024 roku. Pogrzeb odbędzie się o godzinie 12:30. Uroczystość rozpocznie się spotkaniem w kaplicy na cmentarzu garnizonowym przy ulicy Dąbrowskiego 2.